Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pana senatora Ryszarda Gnosalę o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Rozpatrujemy dziś projekt poselski, który przewiduje dokonanie zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. Projekt ten był rozpatrywany w dniu 17 kwietnia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i komisja przyjęła na tym posiedzeniu 3 poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Zakres merytoryczny projektu ustawy można w skrócie zawrzeć w 3 punktach odnoszących się do ukształtowania statusu zawodowego i ścieżki kariery zawodowej asystenta sędziego, kryteriów oceny kandydata na wolne stanowisko sędziowskie oraz określenia kwalifikacji na stanowisko sędziego sądu rejonowego. Największa grupa zmian adresowana jest do asystentów sędziów. Tutaj chciałbym, tego się dowiedziałem właśnie na posiedzeniu komisji, przekazać informację, że w ostatnim czasie te stanowiska asystentów sędziów nie były popularne, a z drugiej strony potrzeby są w kraju duże, nawet bardzo duże. Jest 300 wolnych etatów asystentów sędziów. I to jakby legło u podstaw opracowania tej zmiany ustawy. Projekt ustawy nie przewiduje już konieczności uprzedniego ukończenia aplikacji ogólnej lub zdania jednego z egzaminów sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego lub radcowskiego. W to miejsce wprowadza się jednak inne rozwiązania. W artykule 155ca różnicuje się bowiem sytuację prawną asystenta w zależności od tego właśnie, czy ukończył on jedną z wymienionych aplikacji. Osoby z ukończoną aplikacją będą zwolnione z konieczności odbycia dodatkowego stażu asystenckiego. Natomiast te osoby, które bezpośrednio po studiach zdecydowały się być na, czy przyjąć funkcję asystenta sędziego, muszą odbyć 12-miesięczny staż. Staż ten będzie organizowany w apelacjach, przez prezesa sądu apelacyjnego, a jego celem będzie oczywiście teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania czynności asystenta sędziego. Jak wynika z projektowanego artykułu 155ca paragraf 2, w okresie 2 pierwszych lat pracy asystenta sędziego będzie szczególny rygor tego zatrudnienia. Mianowicie przepis ten dopuszcza bowiem możliwość zatrudnienia jedynie w oparciu o umowę o pracę na czas określony z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Ale to tylko dotyczy tego okresu pierwszych 2 lat, kiedy asystent musi czy powinien odbyć staż asystencki. Projekt ustawy nie określa szczegółów odnoszących się do organizacji stażu asystenckiego. Materia ta została bowiem na podstawie projektowanego artykułu 155CB paragraf 2 delegowana na ministra sprawiedliwości. Celem, do którego dąży wielu asystentów, jest zawód sędziego. Osiągnięcie tego celu wymaga zdania egzaminu sędziowskiego. Zgodnie z zapisanym w projekcie ustawy brzmieniem artykułu 155 paragraf 7 utrzymano wymóg, zgodnie z którym przystąpienie do wspomnianego egzaminu jest możliwe po przepracowaniu 4 lat na stanowisku asystenckim lub też jako referendarz sądowy. Jednak, co bardzo istotne, termin ten będzie dotyczył tylko te osoby, które ukończyły
aplikację, o której, ogólną, o której mówiłem wcześniej, lub też złożyły egzamin notarialny, adwokacki, radcowski. W pozostałych przypadkach, a więc odnośnie do osób, które na przykład rozpoczęły karierę asystencką od razu po studiach i odbyły staż asystencki, o którym mówiłem, wymagany staż pracy na stanowisku asystenta sędziego wydłużony zostanie o rok, czyli wyniesie nie 4, a 5 lat. Z zaprezentowanymi zmianami koresponduje brzmienie artykułu 61 paragraf 4. Istnieje wiele sposobów uzyskania powołania na stanowisko sędziego sądu rejonowego. W tym wypadku chodzi jednak o ścieżkę kariery zawodowej prowadzącą właśnie przez stanowisko asystenckie. Generalnie istota zmiany polega na dostosowaniu zapisanych w tym przepisie minimalnych okresów zatrudnienia właśnie na stanowisku asystenta, które dają podstawę do powołania. Biorąc pod uwagę zapisy wynikające z omówionego wcześniej artykułu 155 paragraf 7, w tym przypadku będzie to odpowiednio 5 i 6 lat zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko asystenta sędziego lub albo także referendarza. 6 lat to dotyczy tych asystentów, którzy zaraz po studiach przyszli na staż asystencki, przyszli na funkcję asystenta sędziego i odbyli staż asystencki, potem zdali egzamin i jeszcze ten szósty rok to jest praca jako asystent sędziego po egzaminie. To jest właśnie ten jeden rok, czyli w sumie 6 lat. A ci, którzy zdali na przykład aplikację ogólną, to mają o rok mniej, czyli w tym wypadku 5 lat. Nowelizowany artykuł 57b dotyczy procedury przenoszenia sędziów na inne wolne stanowiska i odnosi się konkretnie do określania kryteriów oceny kwalifikacji kandydata. W dotychczasowym brzmieniu przepis ten nie stanowił autonomicznej jednostki. Były tylko w nim zapisy, że obejmuje ono badanie poziomu merytorycznego orzecznictwa. Projekt ustawy zmierza do tego, aby we wskazanym artykule 57b paragraf 1 zawrzeć komplet informacji niezbędnych do określenia kryteriów oceny kandydata. A więc nie tylko wskazuje na badanie poziomu merytorycznego, ale mają być informacje niezbędne do określenia kryteriów oceny kandydata. W odniesieniu do przedstawionych zmian określone zostały dwa przepisy przejściowe. Po pierwsze, w artykule 2 projektu ustawy postanowiono, że wskazane nowe zasady regulujące status zawodowy asystentów sędziów nie będą miały zastosowania do osób już zatrudnionych. Ponadto osoby te będą mogły przystępować do egzaminu sędziowskiego na dotychczasowych warunkach. W kolejnym przepisie przejściowym artykuł 3 projektu ustawy odniesiono się do obowiązywania nowych zasad określających wymogi dotyczące powołania na stanowisko sędziego sądu rejonowego. Projekt przewiduje, że znowelizowany artykuł 61 paragraf 4 nie znajdzie zastosowania względem tych osób, które spełniają szczególne warunki umożliwiające powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego określone w przepisach przejściowych, a także końcowych ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Projektodawca przewidział do omawianego projektu ustawy 30-dniowy okres vacatio legis. Wysoka Izbo, w imieniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji proszę o przyjęcie przedstawionego projektu ustawy wraz z 3 poprawkami, jak już powiedziałem, o charakterze legislacyjno-redakcyjnym. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, panie senatorze.